Koszykarze Hydrotraku Radom są na ostatniej prostej przygotowań do zbliżającego się sezonu Energa Basket Ligi. Radomskie Smoki w miniony weekend zaprezentowały się przed własną publicznością na trzecim memoriale imienia Karola Gutkowskiego. Mimo iż był to turniej towarzyski, to podopieczni trenera Marka Popiołka dali swoim fanom wiele powodów do radości. Trakersi po niezwykle wyrównanym spotkaniu i dogrywce wygrali z warszawską Legią 107-101. Zawodnicy grali z ogromnym charakterem, z ogromną determinacją. Były trudne sytuacje, jak przede wszystkim w trzeciej kwarcie i też w czwartej, jak cały czas musieliśmy gonić ten wynik, ale wierzyliśmy w to, że wygramy. Wytrzymaliśmy ten mecz też kondycyjnie, fizycznie. Drugiego dnia turnieju w finałowym meczu Hydrotrak uległ GTK Gliwice prowadzonemu przez byłego trenera Radomian Roberta Witkę. W składzie Gliwiczan znajduje się również dwóch byłych graczy Hydrotraku w osobach Jabariego Hintza i Roberta Stambrisa. Hydrotrak po wielu tygodniach przygotowań dopiero od zeszłego poniedziałku trenuje w komplecie. Po wielu perturbacjach do Polski doleciał AJ English oraz Filip Krajlewicz. Ten pierwszy przedstawił się radomskiej publiczności w najlepszy możliwy sposób, gdy rzutem za 3 na 2 sekundy przed końcem meczu z Legią dał swojej drużynie upragnioną dogrywkę. Musi się poczuć pewniej w naszych założeniach defensywnych i ofensywnych, natomiast niewątpliwie jest to gracz o bardzo dużych umiejętnościach i byłem z niego bardzo zadowolony i wczoraj na treningu, jak już łapał te rzeczy taktyczne, a oczywiście dzisiaj na meczu też. No był jedną z osób, które bardzo pomogły w tym zwycięstwie. Sam zainteresowany przyznał, iż jest mocno zmęczony. Długa przerwa spowodowana kontuzją i dwa mecze rozegrane dzień po dniu dały się we znaki. English potrzebuje jeszcze trochę czasu, by dojść nie tylko do optymalnej formy fizycznej, ale również zrozumieć drużynę, jej założenia oraz sposób gry nakreślony przez trenera Popiołka. Every day you can learn something new from somebody, so it doesn't matter. I just gonna keep learning from Coach. He's a great guy. I've been talking to Coach the whole summer, so just learning from him every single day is a blessing for me, so I just gonna keep doing what I'm doing. Love playing with the other American guys, Ireland and Mike, just everybody alone. I think we're gonna do well this season. Trener Popiołek po problemach związanych z lekkimi urazami, chorobami czy kontuzjami wreszcie może skorzystać ze wszystkich graczy. Szkoleniowiec Radomian jest usatysfakcjonowany z pracy, którą udało się wykonać podczas okresu przygotowawczego. Teraz jesteśmy wszyscy razem, zawodnicy są bardzo skupieni, bardzo skoncentrowani na swoich przygotowaniach do sezonu. Wyciśniemy z tego maksimum, jestem zadowolony, bo czuję, że idziemy w dobrym kierunku, ale prawdziwe testy przyjdą już od września. Do pierwszego meczu ligowego pozostał tydzień. Hydrotrak w czwartek 2 września zmierzy się we własnej hali z Beniaminkiem Czarnymi z Chłupsk.